Arizony przejechaliśmy do stanu Nowy Meksyk i zmierzamy do Santa Fe, stolicy tego stanu. Wizytę rozpoczynamy od Kapitolu, siedziby władz stanowych. W centrum budynku jest rotunda o średnicy 15 i wysokości 18 metrów. Mozaika z turkusu i brązu przedstawia wielką pieczęć stanu Nowy Meksyk. Flagi 33 hrabstw stanu Nowy Meksyk. W świetliku niebieskie i jasno-różowe witraże przedstawiają odpowiednio niebo i ziemię. Na galerii Izby Reprezentantów jest 281 miejsc. Można stąd obserwować obrady Izby. Galeria Senatu liczy 206 miejsc dla widzów. Izba Senacka. Trwa akurat przerwa w obradach. Katedra pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Statua kanonizowanej Indianki. Święty Franciszek. Drzwi z panelami z brązu przedstawiającymi wydarzenia z historii kościoła w Santa Fe. Na środku nawy stoi chrzcielnica. Figura świętego Franciszka na ołtarzu głównym jest otoczona malowanymi podobiznami świętych z Nowego Świata. Nad ołtarzem jest replika krzyża z San Damiano. Otaczają stacje Drogi Krzyżowej. Kaplica Matki Boskiej Różańcowej przemianowana na La Conquistadora. Obelisk poświęcony poległym w bitwach z Indianami. Wiele budynków w centrum Santa Fe zostało wzniesionych w stylu Pueblo. Pałac gubernatorów z 1610 roku, najstarszy budynek w mieście. Kaplica Loretańska. Dawniej był to kościół rzymskokatolicki, a obecnie jest tu prywatne muzeum i kaplica weselna. Thank you.
kościół misyjny pod wezwaniem świętego Michała, wzniesiony w 1610 roku, uważany za najstarszy kościół na terenie Stanów Zjednoczonych.